Dzień dobry, witam Państwa, Izabela Raupis. Bardzo gorąco Państwa witam w kolejnym już dla Państwa i pierwszym dla mnie odcinku programu Stacja Kultura. Jestem dzisiaj w bardzo klimatycznym miejscu, słonecznym, wbrew temu, co się dzieje za oknem. Słonecznym, bo greckim. Dzisiaj pośrednio będziemy rozmawiać o Grecji właśnie. Jest ze mną jeden z najbardziej rozpoznawalnych chyba Greków nie tylko na terenie naszej ziemi zgorzeleckiej, ale w całej Polsce. Pan Nikos Rusketos. Dzień dobry. Kłaniam się. Pan Nikos, jak Państwo doskonale wiecie, jest założycielem, liderem i wokalistą grupy o bardzo wdzięcznej nazwie Orfeusz. Orfeusz. Skąd ta nazwa? Może od tego zacznijmy. Wpierw była nazwa Prometeusz. Do 82 roku występowaliśmy w zespole Prometeusz i Eleni. A w 82 postanowiliśmy odejść od znanej piosenkarki, naszej przyjaciółki Eleni, stworzyć swój program, swój klimat, tworzyć swoje piosenki. I postanowiliśmy, że weźmiemy nazwę Orfeusz, wieszcza, śpiewaka, podróżnika słonecznej Grecji. No właśnie, bo podróżujecie z Orfeuszem, rzeczywiście po całej Polsce, ale nie tylko. Koncertujecie na największych scenach koncertowych i scenach amfiteatrów również za granicą. Ale może zanim o tym, to proszę powiedzieć trochę o składzie zespołu. Czy trudno było dobrać muzyków? Czy coś się zmieniło na przestrzeni tych lat? No tak. Przede wszystkim na początku żeśmy bronili się bardzo, że zespół musi się składać tylko z Greków. W latach 80. było nas dużo tutaj w Polsce. Wobec tego można było mieć skład całkowity grecki. No, tam mieliśmy czasami jedną, dwie osoby, ale przeważające części, jak nas było na przykład 12 osób na scenie, no to z 10 osób było Grekami. Natomiast dziś to się zmieniło, dlatego też zmieniłem nieco nazwy i nazwałem zespół Polsko-Grecki Zespół Orfeusz. Dlatego, że są Polacy w środku, to są nasi koledzy, koleżanki, które z nami też się wychowali, z którymi znamy ich rodziców, prawda? To normalne, to jest taki normalna rzecz na przestrzeni tych lat. Jest kilku muzyków, którzy zostali, którzy są, można powiedzieć, od początku. No, a trzeba pamiętać, że scena wymaga dobrej jakości. Wobec tego już ludzie też przyzwyczaili się do nas, że my nie jesteśmy zespołem z Grecji, bo kiedyś, kiedy to jeździliśmy po różnych miasteczkach, prowadzący program oni nie wiedzieli nawet, że my pochodzimy ze Zgorzelca. Oni mówili, zespół z Grecji, Orfeusz, prawda? No, nie mieli pojęcia, gazety pisały w ten sposób. Największe gazety, Trybuna Ludu i różne inne gazety. O nas bardzo dobrze, że my, pamiętam, w 85 roku był taki wywiad nasz, komentarz do wywiadu w Trybunie Ludu było, że od Greków można się uczyć kultury, od zespołu Orfeusz, że przebieramy bardzo dużo kostiumów, prawda, że dziewczyny mają bardzo ładne kostiumy. Odróżnialiśmy się od polskich wykonawców. My byliśmy ambitni i dlatego też biorąc Polaków do zespołu staraliśmy się zawsze mieć jakość. I podkreślamy, że jednak to, co ja zawsze mówię, że w jednej kamienicy mieszkali Polacy i Grecy, wobec tego i w tym zespole w tej chwili mieszkają po prostu Polacy. Ματιά, βούρκο με
czyli w pierwszym okresie waszej wieloletniej działalności, to głównie tęsknota. A teraz, jaki styl Orfeusz prezentuje teraz? Teraz już nie ma takie duże tęsknoty. Mm-hmm. Teraz jest dynamiczny koncert. No właśnie, bo ja pozwolę sobie wejść w słowo, bo ja wiem, że wy nie tylko śpiewacie i gracie, wy przedstawiacie swoistego rodzaju show z pięknymi kostiumami, z pięknymi tańcami, z pięknymi animacjami greckimi. Kiedyś nas było więcej i można było to robić na jeszcze wyższym poziomie. Dzisiaj jest po prostu inna potrzeba, jest to mój recital. Dzisiaj ja jestem sam, mam chórek i mam zespół i to jest po prostu forma recitalu. Ale daję sobie radę, myślę, że długo będę śpiewał, żeby mi tylko zdrowie pozwoliło. Bo publiczność mnie trzyma po prostu, ja uwielbiam ten zawód. To jest po prostu mój zawód od dziecka. I miałem 14 lat, kiedy można powiedzieć, wskoczyłem w granie takie półzawodowe, bo brałem już pieniądze, mając lat 14, a już mając lat niecałe 17, brałem poważne pieniądze, dlatego że pracowałem już w estradzie. I tutaj też są, jest to, co widzimy, co jest za panem, czyli te trofea. A ja wiem, czy to trofea, no po prostu nie miałem gdzie to dać i tutaj dałem do... To porozmawiajmy teraz w takim razie trochę o sukcesach zespołu. No, sukcesy są po prostu na tyle skromne, że nie ma tutaj co się rozwodzić. Każdy zespół musi dostać swoją złotą płytę, każda wytwórnia musi wręczyć płytę po sprzedaży i pewnej ilości płyt. Więc wcale nie musi, nie jest to wcale takie oczywiste. No nie jest oczywiste, ale jest to sukces. Ale jest to tradycja, na różnych widzimy festiwale, że wręcza się przy okazji festiwalu płytę złotą w uznanie i tak dalej, tak dalej. To jest po prostu pewien element pracy artystycznej, jest to pewna celebracja po prostu. To jest satysfakcjonujące. No jak najbardziej i to ja też przeżyłem w amfiteatrze w Zgorzelcu kilkakrotnie, albo jak śpiewałem w Spodku w Katowicach, kiedy zaśpiewałem piosenkę Dopóki jeszcze jesteśmy razem, którą napisał Kostas Bigal i za polskie słowo Wiesław Wolnik, to proszę sobie wyobrazić, 8 tysięcy ludzi zapaliło zapalniczki i przy punktaku, przy stojących ludziach i kołyszających się przy tej piosence, no to po prostu ciarki są na całym ciele. No, ja to pamiętam. Albo grając koncert w Kielcach na 12 tysięcy ludzi, byliśmy supportem Demisa Roussosa. No, coś niesamowitego. No, ja gram też na sali, gdzie jest 100 ludzi albo 50 ludzi. Ktoś mnie zamawia i mówi, że ma bankiet na 50 ludzi. Ja gram wszędzie i ja szanuję tak samo 10 tysięcy ludzi, 8 czy stadion i 50 ludzi. I nawet bardzo się dobrze czuję też, kiedy publiczność jest bardzo blisko mnie, bo ja wtedy bardzo się dobrze czuję, dlatego że po prostu przebijam ich po prostu. Przebijam ich oczami, przebijam ich duszą swoją, wchodzę w nich i wychodzę po prostu. Zdarzają się czasami chwile złe.
Ja śpiewam co roku w amfiteatrze jako ten gospodarz festiwalu. Daję taki krótki koncert. No, ale gram w całej Polsce. Ja spotykam w różnych miastach Polski. Zawsze przychodzą do mnie do garderoby albo pod sceny ludzie ze Zgorzelca. W tym roku grałem nad morzem sporo. To cały czas mam gości ze Zgorzelca. Przychodzą mówić, cześć, witam. Dzień dobry, panie Nikos, jesteśmy ze Zgorzelca. Machają mi. A ja w ogóle jestem od tego, żeby lansować Zgorzelec. Ja Zgorzelec uwielbiam, kocham. I po prostu wielokulturowe miasto. My byliśmy tutaj tą dominacją, prawda, grecką, kiedy przyjechali nasi rodzice, generalnie miasto było puste. Pierw przyjechali Grecy, jak ja to mówię, a później Polacy do tego miasta. Jesteśmy na siebie skazani, powiedziałem nawet burmistrzowi kiedyś. Życzę sobie, jak i Państwu, żebyśmy byli skazani na koncert trochę wcześniej niż z okazji Dni Greckich w przyszłym roku. Bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję do szybkiego zobaczenia na scenie. Dziękuję. Dziękuję.